wśród wielu nazwisk, które są w cukrowni Gosławice, jest jedno, które zasługuje również na uwagę. Jest to nazwisko Becker. Człowiek, który pochodził z cukrowni Gosławice, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a następnie przystąpił do realizacji tak zwanego pojazdu księżycowego. Największą dumą naszą jest to, że my mogliśmy w 1979 roku powitać przy cukrowni pana profesora Mieczysława Beckera. Jestem osobiście dumna z tego powodu, ponieważ miałam okazję mu wręczyć kwiaty, chwilę z nim porozmawiać. Przy okazji tego, że pan profesor tutaj był, mogliśmy tutaj zapoznać się niejako z jego życiorysem. Niewiele istnieje dokumentów i fotografii z pierwszych lat życia przyszłego twórcy pojazdu księżycowego. Urodził się w 1905 roku w Strzyżowie nad Bugiem. Potem mieszkał z rodzicami w cukrowni Zbierzk, by wreszcie trafić do cukrowni Gosławice, gdzie jego ojciec, Marian Becker, był księgowym i kierownikiem biura. Zanim Mieczysław ukończył naukę w Gimnazjum Humanistycznym w Koninie i złożył podanie na Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej, pasjonował się silnikami elektrycznymi pokazywanymi mu w fabryce przez Władysława Szatkowskiego i Kazimierza Naworskiego oraz turbinami parowymi, nad którymi panował Eusebiusz Studziński. Także w czasie studiów przyszły inżynier przyjeżdżał na praktyki właśnie do cukrowni Gosławice. Czas emigracyjny był kontynuacją jego zainteresowań z lat 30., kiedy w Instytucie Badań Inżynierii podległym Ministerstwu Spraw Wojskowych zajmował się problemami pojazdów terenowych. Ewakuowany w 1939 roku trafił przez Francję i Portugalię do Kanady, gdzie mógł pracę kontynuować w Biurze Badań Broni Pancernej, a potem w Stanach Zjednoczonych w Laboratorium Pojazdów Terenowych i w General Motors. To w tej ostatniej firmie stworzył zespół, który wygrał konkurs ogłoszony przez NASA na budowę pojazdu poruszającego się po Księżycu. Pojazdem tym w roku 1971 przemieszczali się po Srebrnym Globie astronauci statku Apollo 15. Profesor Mieczysław Becker w latach 70. odwiedzał kraj rodzinny, spotykał się z naukowcami i przyjaciółmi na Politechnikach Warszawskiej i Poznańskiej oraz w Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Nauk w Krakowie. Serdeczne były kilkakrotne spotkania profesora z koleżankami i kolegami z Konińskiego Gimnazjum. Miejska Rada Narodowa w roku 1979 nadała profesorowi tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Mocno w pamięci profesora Beckera utkwiły obrazy dzieciństwa. Widać to na akwarelach, które malował już pod koniec życia. Był to nostalgiczny powrót do czasów bezproblemowych. Z dystansem i z dowcipem opowiada o nich, jak na akwareli Przechadzka brzegiem jeziora Pątnowskiego, w czasie której mały Mieczysław wyjaśnia rodzicom i bratu ideę pojazdu księżycowego. Profesor Mieczysław Becker jest przykładem osób, które z Gosławic wywędrowały w świat. Jego rodzice zaś przykładem tych, którzy ze świata przyjechali do Gosławic, najpierw do pracy, a potem na zawsze. Dla uhonorowania szczególnych zasług naszego najsłynniejszego rodaka z cukrowni Gosławice, jakim był profesor Mieczysław Becker, Rada Miasta Konina w 2012 roku nadała nazwę temu miejscu skwer profesora Mieczysława Beckera. W uroczystości tej uczestniczyli goście z panem prezydentem Józefem Nowickim, ostatnim żyjącym członkiem rodziny profesora Beckera, Edmundem Walerianczykiem, jedynym kosmonautą Polski, generałem Mirosławem Hermaszewskim.
Tego samego dnia dokonaliśmy odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Beckerowi. Została ona ufundowana przez inżyniera Jana Szatkowskiego, wieloletniego pracownika cukrowni Gosławice. Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego, który był, można powiedzieć, znany mi osobiście, potrzebował kadry w cukrownictwie. I mówi: słuchaj, ja mam dla ciebie propozycję 5 cukrowni. W Szczecinie, we Wrocławiu, jeszcze tam jakieś miejscowości i w Gosławicach. I jak przyjechałem tutaj na ten teren i zobaczyłem te kanały, zatrzymałem się, tu kupa wędkarzy, tu wędkarze łapią i tak dalej. Zobaczyłem jedno jezioro, drugie, przez jak jechaliśmy. Ja mówię: wie pan co, panie dyrektorze, ja chyba tu zostanę, nie widząc jeszcze cukrowni. Tak jak mój jeden dziadek i drugi dziadek pracował w cukrowni także mój ojciec. No i niestety, aby zadowolić przodków, ja tak mówię to w nawiasie, także podjąłem tą pracę w cukrowni Gosławice. Zresztą to we mnie drzemało, no bo to i pokoleniowo w genach jednak wchodzi tam gdzieś głęboko w człowieka. Pochodzę z Bydgoszczy. Nikt w mojej rodzinie nie był cukrownikiem, ale po szkole średniej trafiłam na Politechnikę Łódzką, na Wydział Chemii Spożywczej, ponieważ zawsze chciałam w kierunku spożywczym uczyć się, edukować. I tak się złożyło, że wybrałam kierunek specjalizację cukrownictwo. Ponieważ mogliśmy sobie wybierać, i no, wybrałam cukrownię Gosławice jako miejsce mojej pracy po studiach. To był trochę przypadek, że tutaj trafiłem. Skończyłem technikum cukrownicze w Toruniu. I moja miejscowość to Miejska Górka, gdzie jest cukrownia do tej pory, czynna zresztą w tej grupie Pfeiffer & Lange. Ale tu miałem kolegów, którzy mnie zaprosili. A że po prostu nie miałem koncepcji jeszcze odnośnie pracy na najbliższy czas, to mi poradzili, żebym poszedł do dyrektora i porozmawiał, czy na kampanię po prostu. No i zostałem zatrudniony na sezon w roli kierownika laboratorium zmiany. Byłem pełen szacunku do tych osób, które tam pracowały, chociaż oni wychodzili w tych roboczych ubraniach, byli trochę brudni i tak dalej, ale jednak wzbudzali we mnie pewien szacunek, że to są ludzie oddani pewnej sprawie. To byli ludzie, którzy nas uczyli. Zaimponowali mi starzy majstrzy. No, świetni rzemieślnicy. Byłem technikiem tak zwanego planowania remontu. Sobie kolędowałem po brygadach, po poszczególnych grupach urządzeń i tam mi starzy majstrzy mówili, co, jak daleko jest zaawansowane, ale przy okazji dużo sobie więcej pogadaliśmy. Dowiedziałem się wiele szczegółów, co w książkach bym się tego nie dowiedział. Także ci starzy majstrzy potrafili wszystko. Inżynier Jan Szatkowski był nietuzinkową postacią, znaną w polskim przemyśle cukrowniczym. Jeden z czołowych racjonalizatorów, był głównym mechanikiem, był przede wszystkim również twórcą 5 patentów, z których 3 zostały wykorzystane potem w polskim przemyśle cukrowniczym. On bardzo kultywował właśnie tą historię, tą tradycję. I po prostu ja, szczerze mówiąc, przy nim się po prostu uczyłam tego. I jestem mu za to wdzięczna.